Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Wczoraj wydarzyła się ważna rzecz, ponieważ premiera trzech pierwszych odcinków z serialu Andor, a ja bardzo na nie czekałem. Bo jeżeli chodzi o serial Gwiezdnowojenny, to było tak, że ja jak wychodził Mandalorian i The Book of Boba Fett, to ja miałem coś takiego, że nie interesowałem się aż tak Gwiezdnymi Wojnami. Tam sobie oglądałem materiały na YouTubie, ale w sumie to nic poza tym. I jak wychodził Kenobi, to byłem bardzo nahypowany i tak właśnie od tamtego momentu jeszcze bardziej jestem nahypowany na Gwiezdne Wojny. I na kolejną produkcję, czyli na Andora, czekałem bardzo. Mimo tego, że jak oglądałem zwiastun, to tak nie bardzo wiedziałem, co tam się dzieje, to jednak wiedziałem, że jest tu możliwość opowiedzenia fajnej historii. Zwłaszcza, że ogólnie zapowiadało się na to, że to będzie coś kompletnie innego, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. No i wyszły trzy pierwsze odcinki, obejrzałem, no więc standardowo je wam po prostu omówię. No i nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o Andora, to przypomnijmy sobie szybko, że jest to postać z Łotra 1, czyli spin-offu Gwiezdnych Wojen, który opowiadał o tym, jak w ręce rebeliantów wpadły plany Gwiazdy Śmierci. No i on tam razem z swoim przyjaciółką Jyn Erso, no po prostu w rebelii walczyli i te plany zdobywali. No i ten serial daje nam możliwość dowiedzenia się, kim tak dokładnie Andor jest, jak ktoś stał rząd do rebelii w ogóle trafił. I z tego co pamiętam, w jakiejś informacji było powiedziane, że ma się ten serial skończyć na parę dni przed akcją Łotra 1. Także to jest dosłownie taki prequel Łotra 1. Więc ogólnie mamy możliwość poznania Andora trochę bardziej. I właśnie ja byłem ciekaw, kim on tak właściwie jest. Bo no, można się było domyślić, że będzie to po prostu jakaś tam trochę szumowina, która wylądowała w rebelii, bo no, na takiego był trochę wykreowany. No to byłem ciekaw czegoś tam bardziej o nim. I w sumie to, czego się dowiedziałem, to się trochę nie spodziewałem. Ogólnie tak, dowiadujemy się, że był on tam mieszkańcem jakiejś takiej planety, takiej trochę indiańskiej. No tak trochę jakby tam Indianie mieszkali. No i tam sobie był w jakiejś wiosce. No i ogólnie tam się dowiaduje na przestrzeni tych trzech odcinków, że tam spadł statek, znaczy jakiś statek rozbił się na jego planecie. On tam sobie ze swoimi ludźmi był, a została zabita ich pani przywódca, nie wiem jak odmienić słowo przywódca w formie żeńskiej. No i on tam potem wszedł do statku i tam znaleźli go jacyś ludzie i go zabrali, bo tam się okazało, że tam skażenie, jeszcze tam zaraz przylecą chyba klony, znaczy ogólnie z Republiki ktoś przyleci i że mogą zostać zabici Andor oraz jego ta cała wioska. No i on został zabrany przez kobietę imieniem Marva i wywieziony na planetę, żebym teraz nie pomylił nazwy, Felix chyba. I tam się na tej planecie ogólnie dzieje akcja tych trzech odcinków. Bo ogólnie to jest też w ogóle spoko, bo te trzy pierwsze odcinki to jest taka zamknięta historia i one razem, bo one mają tam po 40 minut, dają razem 2 godziny. I to jest jakbym ja to oglądał 2-godzinny film. Po prostu siadłem sobie na 2 godziny, obejrzałem film i dowiaduję się czegoś tam o Andorze, a potem za jakiś czas będę się dowiadywał kolejnych rzeczy. No i tam ogólnie wylądował na tej planecie i został oczywiście zbieraczem złomu, bo jakby sobie do, mieszka na jakimś zadupiu galaktyki raczej, bo to nie jest chyba też jakaś wielce ważna planeta i no zbiera sobie złom. I też przy okazji chciałby odnaleźć swoją siostrę, bo się okazuje, że ma siostrę i leci tam na jakąś planetę, tam się znajduje w jakimś klubie, chce tam się dowiedzieć jakichś informacji i pozbywa się jakichś dwóch policjantów, w sensie na jakichś tam strażników, coś w stylu policji ogólnie. No i tam gość będzie ścigał jakiś tam inspektor za to, że ej, zabiłeś mi pracowników, nie daruję ci tego gościu. No i tam wraca na tą swoją planetę i ogólnie myśli, jak z niej uciec. W ogóle chyba wychodzi na to, że chciał uciec. Czemu wszyscy w Gwiezdnych Wojnach, którzy mieszkają na jakichś zadupiach, chcą z nich uciekać i potem staje się jakimiś wielkimi bohaterami? Ale dobra, w każdym razie, no tam ogólnie kmini coś, żeby sprzedać jakiś tam sprzęt imperialny jakiemuś kupcowi i tam prosi swoją przyjaciółkę, ej, ściągnij tego tu kupca. No i ogólnie tam czeka na tego kupca, jeszcze w międzyczasie, no stara się nie zginąć po prostu, a właśnie ten inspektor, no jest strasznie niego zawzięty i go szuka. A jeszcze się okazało, że jego kumpel go wydał, że jest na tej planecie, no i ten inspektor tam przybędzie. Jest ogólnie właśnie pokazane, jak Andor sobie żyje, no co tam robi, jak ma właśnie swoich przyjaciół, jak tam zbiera ten złom i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie pokazanie życia takiego właśnie zbieracza złomu, ale nie z Tatooine, nie z Jakku, nie z jakiejś pieskowej planety, bo ta planeta Felix, no, jest takie też trochę pustkowie, ale takie bardziej szare. W ogóle ono bardzo dobrze wygląda. Ta planeta bardzo dobrze wygląda. Takie szare pustkowie, no też po środku niczego, ale nie tak jak Tatooine czy Jakku. Jest tak szaro, ponuro. Tak samo jak pamiętam przy Łotrze 1, mi się bardzo podobało to, że jest tak właśnie brudno, szaro, ponuro. To samo jest właśnie przy Andorze i mi się to bardzo podoba, to ładnie wygląda, no bo zawsze to tak było raczej sterylnie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, a tu nie jest. Już tam względy graficzne, techniczne i tak dalej, to już nie będę mówił, bo to naprawdę dobrze wygląda. Gwiezdne Wojny naprawdę pod względem wizualnym wyglądają dobrze. No i co ważne, ma droida. Droida o imieniu B, tak? Dobrze pamiętam? Chyba nie pomijam imienia. Która jest taką w sumie trochę taką puszką, można powiedzieć. On też fajnie wygląda, ale sam fakt w ogóle, że zawsze musi być jakiś droid. No okej, okay, no jakby droidy są integralną częścią Gwiezdnych Wojen, więc zawsze jakiś droid musi być. Więc też tutaj Andor ma droida. I powiem szczerze, od razu czułem podobieństwo do K2, bo K2
tytuł był znany z tego, że miał taki cięty język i walił takimi głupimi żartami. To, szczerze mówiąc, ten bi jest bardzo podobny. A jeszcze fajna była taka śmieszna scena, która mnie zbawiła. Tam pies, no, myślał, że bi jest hydrantem i wiecie, chciał załatwić swoją naturalną potrzebę. No to tak jak Artu też miał chyba tą możliwość, no to go tak dziabnął prądem. Kiedy Artu miał taką możliwość? Pamiętam, że miał też. Ale kiedy? Przypomnijcie mi w komentarzach, bo ja nie pamiętam, kiedy Artur miał taką możliwość. W sensie, w jakim filmie użył tego, że tam mógł kogoś prądem dziapnąć. No i ogólnie tam po prostu jakoś ta akcja sobie leci. No po prostu przez te 3 odcinki patrzymy, co tam Andor porabia. Jak próbuje właśnie jakoś tutaj zarobić sobie te pieniążki i uciec przed zginięciem. No i tam właśnie ta jego przyjaciółka ściąga kupca, który w 3 odcinku finalnie przyjeżdża. I ogólnie z jakiegoś powodu ja wiedziałem od początku, że to będzie gość z rebelii, bo no po prostu jakoś takie miałem przeczucie i nie pomyliłem się finalnie, jak w 3 odcinku przyleciał. No i tam ogólnie właśnie oni się spotkali, pogadali. No i on od razu mówi, ty wiesz co, ty chodź, bo ty się przydasz i możesz nam pomóc trochę narozrabiać, żeby Imperium trochę dostało za swoje. No i ogólnie tam oni finalnie na końcu odratują, no i lecą sobie tam do bazy rebelii. Ciekawe, czy polecą na Yavin 4 czy gdzieś indziej, bo ogólnie seria zaczyna się 5 lat przed bitwą o Yavin, czyli my po prostu dostajemy 5 lat akcji. No ogólnie, że seria to będzie takie właśnie przelecenie przez te 5 lat. Bardzo będzie ciekawie, bo dużo będzie można zobaczyć. I ogólnie w sumie też tak miałem coś takiego, że chciałem zobaczyć coś nowego. Chciałem zobaczyć właśnie jakieś nowe planety, jakieś nowe rzeczy. Ogólnie jakieś rozbudowanie Gwiezdnych Wojen, no bo ten serial daje tą możliwość. No i dobra, no i tak jak mówiłem, skończy się na tym, że Andor razem z tym kupcem, znaczy tym rebeliantem. W ogóle ja z wyglądu samego już myślałem, że to jest ktoś z rebelii i tak mi się wydawało, że chyba w ogóle znam tego, ale nie wiem, czy to jest jakaś znana postać. Mi się on kojarzy z tym gościem, który w Watch 1 tam z Genos miał też właśnie takie krótkie włosy, taki dość potężny, ale nie pamiętam, jak się ten gościu nazywał, ale to nie jest ta sama osoba, chyba że inny aktor po prostu, a to jest ta sama postać. Także ogólnie nie wiem, ale już na pierwszy rzut oka mówię, nie, no to musi być rebeliant. No też w ogóle trzeba jakoś Andora w tą rebelię wciągnąć, prawda? I to jest nawet całkiem fajny pomysł. No więc dobra, dostaliśmy no 3-odcinkową akcję, jak po prostu właśnie Andor jest sobie na tej planecie, jak próbuje z niej uciec, jak walczy z tym całym inspektorem. W ogóle ta walka z tymi ludźmi inspektora była bardzo fajna, bo to taka, wiecie, no niby to miała być zwykła strzelanina, ale ogólnie jak tam się zaczyna w tej fabryce, tam spadały te wszystkie rzeczy z góry, a potem to ucieknięcie na śmigacze, czy ta podpucha cała z tym śmigaczem, który wybuchł. No ogólnie to bardzo fajnie wyglądało. Cała ta akcja fajnie wyglądała. Nie była taka zwykła strzelanina, postrzelałem do siebie 5 sekund i koniec, nie? Tylko to było bardzo dokładnie przemyślane. Może nie bardzo dokładnie, ale miało to po prostu coś takiego, że nie była zwykła strzelanina, tylko działo się coś tam więcej. No i uważam tak, uważam, że to było bardzo fajnie się te 2 godziny oglądało i jestem ciekaw, co będzie dalej. Jestem ciekaw całego rozbudowania, no bo ogólnie teraz Andor będzie, no, dołączał do rebelii. Jestem ciekaw jego początków i tego, jak dojdzie do tego, że, no, ta cała akcja Złota 1 się wydarzy. Właśnie to mnie ciekawi, jak to zostanie fajnie połączone. Więc, no, trzeba czekać na kolejne odcinki, a ma być ich chyba 12? Także zdecydowanie będzie co oglądać i będzie co opowiadać. Naprawdę historia się bardzo dobrze zapowiada i tak jak mówiłem na początku, że było mówione, że to będzie coś innego, no to zdecydowanie jest. Bo jest to bardziej takie właśnie trochę takie szpiegowskie, można powiedzieć, no taki jakby po prostu, no, Andor jest takim agentem trochę, więc ogólnie mamy takiego szpiega w Gwiezdnych Wojnach. Tak myślę, można spokojnie to podsumować. Dobra, ale czy jakieś wady ma się? Zastanawiam, czy coś mi nie grało. O, właśnie, wiem, co mi nie grało. Dialogi ogólnie. W sensie, ogólnie dialogi robiły robotę bardzo. W ogóle całe tam wszystkie kwestie i tak dalej. Ale w pewnych momentach było to zbyt przyciągnięte. Ale nie było tego aż tak dużo. Ogólnie ja uważam zdecydowanie na plus te 3 pierwsze odcinki. Mam nadzieję, że dalej też będzie to trzymało dobry poziom i dostajemy naprawdę fajną akcję. W ogóle też właśnie dużo nadziei się pokładało w Andorze i moim zdaniem jak najbardziej słusznie. Dobra, to chyba wszystko w takim bądź razie, chyba nagadałem się ile mogłem, także to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, bo będę omawiał wszystkie odcinki Andora na bieżąco. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!